Sklep KFD.pl. Największa hurtownia odżywek w Polsce. Cześć. Dzisiaj temat odżywiania okołotreningowego, tego czy warto ćwiczyć na czczo, czy aby na pewno zawsze jesteśmy na czczo, czy w trakcie treningu powinniście pić tylko BCA, czy może jakiś izotonik, czy może w ogóle nie pić w trakcie treningu. Postaramy się rozwiać parę mitów, postaramy się przedstawić parę takich sensownych wzorców zachowań, które pomogą przynieść Wam jakieś korzyści, dodatkowe kilogramy mięśni, dodatkowe kilogramy na sztandze. Pierwszy temat to trening na czczo. Jak najbardziej, jeżeli czujecie się sensownie, jeżeli czujecie się dobrze, jeżeli nie macie jakichś zjazdów energetycznych, nie robi Wam się ciemno przed oczami, możecie próbować trenować na czczo. Ze względu na to, że przy zbilansowanej diecie zawsze mamy jakieś zasoby glikogenu, zawsze mamy jakieś zasoby trójglicerydów wewnątrzmięśniowych, zawsze mamy pewne zasoby, czy to glukozy, czy to wolnych kwasów tłuszczowych we krwi, które wynikają chociażby z tego, że na kolację zjedliście pewne ilości tłuszczu, pewne ilości węglowodanów, czyli ten rezerwuar energii w naszym organizmie jest rozbudowany i on ma z czego czerpać. Oczywiście, jeśli to będzie jakiś drastyczny trening, bardzo mocny interwał, coś crossfitowego, bardzo intensywne, długotrwałe, czy to ewentualnie będą długotrwałe wybiegania, coś rzędu 10, 20 czy nawet 40 km. Ja osobiście nie porywałbym się do treningu na czczo, ze względu na to, że po prostu możecie czuć się bardzo źle, a przy tym Wasze wyniki sportowe mogą znacznie ucierpieć. Kolejna rzecz to posiłek przedtreningowy, jak on ewentualnie powinien być zbilansowany, co powinno się w nim zawrzeć. Osobiście nie uważam, żeby dieta typowo tłuszczowa była remedium na wszystko, tym bardziej w sporcie, ze względu na to, że wielu z nas średnio reaguje, ta adaptacja tłuszczowa nie przebiega tak, jak przebiegać powinna. No a sam asortyment produktów jest zdecydowanie zawężony. Często sięgamy po duże ilości tłuszczy zwierzęcych, które jednak lubią zalegać w naszym żołądku, powodować pewne dyskomforty czy po prostu objawy refluksowe w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego. Myślę, że nikt z nas nie chciałby spotkać się z mdłościami czy tym bardziej torsjami w trakcie treningu. Stąd uważam, że posiłek przedtreningowy powinien opierać się na wszystkich makroskładnikach, powinien być możliwie zróżnicowany, zawierać dosyć łatwostrawne produkty, jakieś chude mięso czy chudy produkt będący źródłem białka, węglowodany, zarówno proste, jak i złożone, może to być przykładowo ryż paraboliczny czy ryż nawet brązowy w pewnej ilości z dodatkiem owoców. No plus oczywiście, jeżeli chcemy, może być tam pewna ilość tłuszczu, jednak raczej nie skupiałbym się na tym, by był to dominujący składnik energetyczny ze względu na to, że spowalnia on opróżnianie żołądka, a dodatkowo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe przez pewien czas w żołądku zalegają, spowalniają trawienie i mogą przedłużać czas, jaki musimy poświęcić na strawienie danego produktu przed podjęciem aktywności fizycznej. Na dobrą sprawę, jeżeli próbujecie różnych strategii żywieniowych, to posiłek przedtreningowy musimy po prostu przetestować na sobie, zobaczyć po jakim produkcie, jaki czas musimy poświęcić na pewien relaks, czy to po prostu na spędzenie czasu bez nadmiernej aktywności fizycznej, czy dobrze czujemy się po ryżu brązowym, czy jednak ta ilość błonnika będzie zbyt duża, czy lepiej sięgnąć po ryż paraboliczny, ryż basmati, ryż jaśminowy, czy może zwykły ryż biały. Czy skoki cukru, a co za tym idzie insuliny we krwi, nie są zbyt drastyczne, jeżeli stosujemy duże dawki węglowodanów prostych. Po prostu musicie spróbować różnych produktów, zobaczyć jak się po nich czujecie, zobaczyć jak wygląda po nich komfort i trawienia, i treningu i dobrać to pod siebie. W trakcie treningu natomiast bardzo mocno upowszechnione jest picie aminokwasów rozgałęzionych, czyli BCAA. No tutaj sprawa krótka, zamiast BCAA w trakcie treningu możecie pić cukier, efekt będzie dokładnie taki sam, a poświęcicie na to 10-20 razy mniej pieniędzy. Węglowodany są preferencyjnym źródłem energii, a aminokwasy rozgałęzione są w naszym organizmie metabolizowane w taki sposób jak cukier w momencie zapotrzebowania energetycznego. Tak więc i jedno i drugie będzie działało mocno anabolicznie, będzie działało mocno antykatabolicznie, natomiast to czy wypijecie BCAA, czy karbo lub zwykły cukier stołowy nie odniesie wielkiej różnicy na organizm. Przedtreningowo BCAA oczywiście mogą przynieść pewne efekty, mogą zmniejszyć odczucia bólowe w trakcie treningu, mogą delikatnie poprawiać wydolność, jednak absolutnie nie będzie to przez organizm odebrane jako bardzo silny antykatabolik.
Potreningowo natomiast warto oczywiście dostarczać i źródeł węglowodanów prostych, i źródeł łatwostrawnego białka. Mogą to być aminokwasy w formie wolnej, może to być izolat lub koncentrat białka serwatki. Wiele będzie zależało tutaj i od naszych preferencji, i od przede wszystkim możliwości finansowych, ze względu na to, że jestem zwolennikiem tego, by przede wszystkim skupić się na urozmaiconej diecie, a dopiero później uzupełniać ją o odpowiednie suplementy, a nie wzorować się na tym, co panuje w świadku fitness, obstawić się różnego rodzaju suplementami, a następnie zastanawiać się, jak to zrobić, żeby zmieścić się w domowym budżecie z zakupem jakichkolwiek produktów żywnościowych. No i ostatnia kwestia na dziś, czyli okno anaboliczne. No, od czego należy zacząć, to, że tutaj kwestie naturala i osoby na wspomaganiu będziemy musieli dosyć mocno rozróżnić. Jeżeli jesteś naturalem, to okno anaboliczne u Ciebie najprawdopodobniej tak utarte nie występuje, gdyż trwa ono między 24 a 72 godziny. Natomiast jeżeli jesteś na wspomaganiu i ładujesz INSE, no to dosyć ściśle musisz się trzymać spożycia węglowodanów ze względu na to, no, że jeżeli nie zdążysz, to możesz wpaść w hipoglikemię, następnie śpiączkę i mogą Cię nie odratować. Jednak skupiając się na temacie naturali, to czy Ty spożyjesz szejka czy posiłek potreningowy pół godziny, godzinę czy półtorej godziny po treningu nie sprawi Twojemu organizmowi wielkiej różnicy. Jedna różnica może wynikać z tego, że jeżeli posiłek w formie stałej spożyjesz zbyt szybko, to spowoduje on po prostu różnego rodzaju dyskomfort. Będziesz czuć ociężałość na jelitach, różnego rodzaju bóle, wzdęcia, czy po prostu zaleganie pokarmu, co spowolni proces rekonwalescencji, jakiejkolwiek regeneracji potreningowej. Jakie to ma przełożenie na praktykę? Jeżeli po treningu chcesz spożyć odżywkę wysokobiałkową, karbo, czy w połączeniu ogólnie gainera, czy ewentualnie odżywkę wysokobiałkową i owoce w formie koktajlu, jak najbardziej możesz zrobić to około 20-30 minut po zakończeniu treningu. Natomiast jeżeli chcesz bezpośrednio przejść od razu na posiłek stały, osławionego kurczaka z ryżem i z brokułami, to raczej odsuń to do około 1,5 do nawet 2 godzin po treningu, kiedy to redystrybucja krwi z mięśni do trzewi będzie odpowiednia, kiedy Twój organizm będzie mógł się zająć przede wszystkim trawieniem, wchłanianiem i wykorzystywaniem substancji pokarmowych, a cała krew nie będzie zlokalizowana jeszcze w mięśniach, nie będzie w tak zwanej pompie mięśniowej potreningowej z upośledzonym trawieniem. Jeżeli macie jakiekolwiek dodatkowe pytania, czy to o odżywianiu przed, w trakcie, czy po wysiłku, czy to może względem jakiejś suplementacji okołotreningowej, pytajcie, postaramy się odpowiedzieć w kolejnych filmikach. Tymczasem zapraszam do subskrypcji i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.